stowarzyszenie, założ, stowarzyszenie działa już 6 lat. No a te problemy jakie były, no dalej są. Niestety my tutaj te mali producenci, no to niestety jest nieopłacalne patrząc na nasze przepisy i te wszystkie warunki, które trzeba spełniać, aby otworzyć taką produkcję, no niestety jest to nieopłacalne. Przy tym areale, no bo wiadomo, ci duzi może trochę inaczej sobie mogą na więcej pozwolić. My akurat jesteśmy, jakby jest to pomysł na miejscowość, jest to pomysł na promowanie wsi, a nie pomysł na biznes. A że przyjęła się taka impreza, więc no, kultywujemy to i pewnie będziemy dalej to robić. No tegoroczne to było, w sumie było ciężko, bo szczerze, no nigdy jeszcze nie było takiego roku, żebyśmy musieli tyle razy pryskać. No w tym roku, przyznam się, 3 razy pryskaliśmy przeciwko mączniakowi, bo bardzo atakował liście. No i w tym momencie, gdyby nie było oprysku, pewnie nie byłoby, plon byłby zerowy. A smak tegoroczny? Smak tegoroczny jest, o dziwo, jest dobre, chociaż jeszcze potrzebuje około 2 tygodni, żeby rozpocząć zrywanie. I teraz jest moda na lokalne browary, na małe piwa. Czy można by właśnie ten pomysł na lokalne specjały wykorzystać właśnie, jeżeli mowa o winach naszych tutaj? W jakiś sposób tak to podpiąć, prawda? Na pewno można by to było wykorzystać, tylko tu jest akurat te lokalne browary, lokalne tutaj produkty, zazwyczaj ludzie zakładają to ludzie, którzy chcą na tym robić biznes. No. My w dalszym ciągu po prostu szukamy osoby, która podjęłaby się takiego zadania, bo było parę osób, które pytały o dosyć duże areały. No, poligon jest praktycznie niezagospodarowany, wojsko do końca nie ma pomysłu na jego wykorzystanie, a jest tam parę bardzo ładnych miejsc, na których mogłyby powstać właśnie takie winnice. A ile litrów w tym roku udało się wycisnąć? W tym roku udało się wycisnąć, tam jest około 400 litrów wina mamy. I z jakiej plantacji? To jest z plantacji naszej tutaj oraz częściowo też mamy tutaj wino od mieszkańców. Znaczy, słodkie. To nie ma koloru znaczenia, ale chodzi o słodkie. Nie? A czym różni się takie wino od takiego typowego sklepowego, według pana? No, po prostu no, tu jest na naturalnych składnikach, bo żadnej chemii, żadna chemia nie jest dodawana, nic kompletnie, nie? Woda, cukier, no i owoce, nie? Które dojrzewały na słońcu, a nie gdzieś tam szprycowane chemicznie. Dziękuję. Proszę. Dużo jest lepsze, jak to kupne takie w sklepie. Co trzeba? Często pani, czy lubi pani wina? To znaczy nie przepadam, ale jak już mi coś przypasuje, to wtedy już delektuję się. Pani jest winowa, czy jest? Nie, jest Opola. Warto przyjeżdżać do winowa właśnie? Nie wiem, ja tu jestem od niedawna, także pierwszy raz tu jestem. Kiedy pani słyszała o święcie wina? Mąż mi powiedział dzisiaj, znaczy wczoraj. Dziękuję.